sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden. Mówią, miłość kiedyś się kończy. Wiatr, tak, frumiące świat. Wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz. Tylko jeden. Tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden. Witamy w kolejnym programie Ben TV. Oto słoneczne obrazki z nad Morza Bałtyku, a konkretnie znajdujemy się w Ustce, gdyż odbył się tam drugi ogólnopolski zlot panów Wilków. Oto relacja z tego zlotu. Niech to, co święte, zostanie oddane, niech to, co inne, zostanie pokochane. Płonie w świetlicy koronie. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, Abergen, wolny jak ptak. Abergen, Abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Są dla nas miejsca nieznane. Urodziłem się w drugiej połowie sierpnia. Właściwie to 31 sierpnia. Nazywam się Robert. No to może tyle o sobie. Jaki jest cel tego zlotu? Nie ma celu, jest chęć spotkania, zobaczenia się, pogadania, wiesz, powariowania i zwariowania. Taki jest cel zlotu. A dla grzecznych dzieci jest trochę atrakcji. Wczoraj zagraliśmy piękny koncert. Trochę mieszają nam się nazwy tych wszystkich miast.
i słowa piosenek też. Ale jesteśmy w tej chwili w Ustce i jest, myślę, jakoś w miarę romantycznie. No cóż mogę powiedzieć, morze jest morzem, prawda? Piwo jest piwem. No i Git Planeta cały czas jedzie. Niech
A tak wyglądał mecz Wilków w siatkówkę z fanami w Ustce na polu namiotowym przy pięknej pogodzie, która zmuszała zawodników do ukrywania się coraz w cieniu. Mecz był fascynujący, chociaż męczący. Wilki wygrały ten mecz 3-1 w setach, ale myślę, że to dlatego, iż przeciwnikami były dziewczyny, fanki z całej Polski, a mężczyźni lub chłopcy nie zostali dopuszczeni do gry. Może dlatego, że byłaby przegrana Wilków. Ale cóż, 3-1 dla Wilków i spójrzmy jeszcze na fragmenty tego meczu. Dzień dobry, to znowu ja. Jesteśmy cały czas w Ustce. Świeci słońce, aż nawet razi. Przed chwilą graliśmy mecz w siatkówkę z drużyną fanów. Wygraliśmy 3-1. I myślę, że jest pięknie. Dużo wrażeń, dużo różnych jakby niesamowitych spostrzeżeń, przynajmniej z mojej strony. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Gramy sobie na gitarze, tam są ludzie za tymi budynkami. Czekają na nas, w związku z czym będziemy musieli się sprężać i pograć dla nich, po prostu pogadać. Ma być 100 pytań do zespołu, jakieś różne innego typu działania. Przy okazji chciałbym powiedzieć wszystkim mamom, które niechętnie, ponieważ wiem o tym, puszczają swoje córy na tego typu imprezy jak zlot, że staramy się po prostu zachować czystość i absolutny jakby dystans do tego, o czym piszą dziennikarze i co jest dla nich najbardziej jakby łakomym kąskiem czy czymś takim. Jest dużo pięknych dziewcząt, jest oczywiście trochę fajnych facetów. Dziękuję. No i co? Oglądamy w tej chwili miasto. Ustka jest naprawdę pięknym miastem. Gramy, śpiewamy, bawimy się, gramy na gitarach, gramy w siatkówkę, gramy w koszykówkę, śpiewamy. Jest, nie wiem jak to można powiedzieć, że właściwie to są prawdziwe wczasy, których nie miałem od 5-6 lat. Bardzo dobrze się czuję, jestem bardzo zadowolony z tego. Okej. Zobaczyłem, jak wyglądasz. Wejdź do domu, to mnie spotkasz. Hawk, oglądajcie TV Band.
nami jest nagranie kilku filmów, czy może fachowo mówi się nakręcenie, nagranie również jeszcze kilku płyt, zrobienie jakiegoś musicalu, jakiegoś wspaniałego happeningu. No i stworzenie kilku przebojów, które będą tak samo niezapomniane jak Czerwone Maki na Monte Cassino. Jesteśmy tutaj 17 lipca. 9 sierpnia nagrywamy materiał na naszą nową płytę. Ona będzie raczej akustyczna. Będziemy starali się po prostu stworzyć coś kompletnie innego jak zwykle. Później ja bym chciał nagrać swoją solową płytę. Na pewno na tej płycie znajdą się muzycy z zespołu Wilki. Natomiast chciałbym jeszcze jakby zrobić coś poza bandem, czyli działanie jakieś typu smyki, jakaś orkiestra, jakieś chóry, jakieś trąby grające szeroko i pięknie i piękne melodie. Później nagramy na pewno z Wilkami płytę, która nazywa się No właśnie przyszły wilki, proszę mi tu odejść już. Później nagramy z wilkami. Nagramy z wilkami płytę, która będzie raczej skierowana w stosunku do facetów. Tych, którzy nie wierzą, że najpiękniej jest grać dla kobiet. Co jeszcze zrobimy? Po płycie studyjnej. Czyli jeszcze raz powtórzę, na początku nagramy płytę akustyczną z wilkami, potem nagram swoją płytę solową, potem nagramy płytę z wilkami, raczej właśnie skierowaną dla chłopaków. Oczywiście dla dziewczyn też coś będzie, bo ja najbardziej kocham grać dla dziewczyn. A później chcę nagrać piosenki dla jakby kompletnie innego pokolenia, czyli chciałbym zaśpiewać kilka legendarnych i po prostu przepięknych piosenek Elvisa Presleya, Engelberta Humperdinga, Toma Jonesa, tego typu modeli. Taką płytę chciałbym, jest to moim marzeniem, żeby nagrać tego typu płytę. Zastrzegał naszych snów. Mamy siebie i
Tak właśnie wyglądał koncert Wilków w Akwarium na początku sierpnia. I materiał z tego koncertu będzie wydany na najnowszej kasecie Wilków akustycznej, na której wystąpią goście, m.in. Fiolka Najdenowicz z zespołu Balkan Electric i jeszcze kilku innych wspaniałych muzyków. A my materiał, którego fragment teraz oglądacie, nadamy w najbliższych programach BenTV. Było wielu znakomitych gości, z którymi przeprowadziliśmy wywiady i to wszystko zobaczycie. Podoba nam się ich muzyka po prostu. Tak. Za to. Proszę? To znaczy nie kochamy. A co w tej muzyce jest takiego? Co w tym jest? No w sumie ma taki... Podoba mi się głos Roberta bardzo. I
No, fajna jest ta muzyka, po prostu podoba mi się. Co można powiedzieć? Tak, dziękujemy. No więc za to. No za to, że w ogóle są. Kamila, chyba jeden z młodszych uczestników tego zlotu wilków. Kamila, jak ci się podobają wilki i za co ich lubisz? Lubię ich za to, że znam ich osobiście, podoba mi się ich muzyka. No i właśnie fajnie grają, no i ich lubię. A jak te dwa dni tutaj ci się podoba z wilkami? No bardzo fajnie. Wczoraj był koncert na promenadzie nad morzem, tylko że dobrze wszystko zagrali, ale nagłośnienie było złe. Tak, Kamila krytycznie podeszła do tego koncertu, zauważyła, że nagłośnienie było fatalne. Zresztą wilki również to potwierdzili. No a jak inne imprezy, tu gry sportowe i dzisiaj ognisko będzie. Co myślisz o tym? No, że bardzo fajnie. Mam nadzieję, że będzie tak.